Witam Państwa, Michał Trzaśniewski. Zapraszam na serwis informacyjny. Prezydent Andrzej Duda zawetował powrót pigułki dzień po bez recepty. Inflacja w marcu wyniosła 1,9% w ujęciu rocznym. Dzisiaj Wielki Piątek. Kościół katolicki wspomina mękę i śmierć Jezusa na krzyżu. Prezydent Andrzej Duda zawetował ustawę, która wprowadza możliwość zakupu tak zwanej pigułki dzień po bez recepty. Ustawa miała na celu przywrócenie dostępu do tak zwanej antykoncepcji awaryjnej bez konsultacji z lekarza. Bez konsultacji z lekarzem dla osób od 15 roku życia. Przede wszystkim pan prezydent wsłuchał się w głosy rodziców, które docierały w kierowanej bardzo licznej korespondencji i pan prezydent jasno tutaj stoi na stanowisku konieczności ochrony praw i standardu konstytucyjnego opieki zdrowotnej nad dziećmi. Jakie są konsekwencje decyzji pana prezydenta? Pozostaje stan prawny. Niezmienione leki, produkty lecznicze, o których mówimy tutaj głównie związane z antykoncepcją, przede wszystkim ten produkt leczniczy, który występuje pod nazwą Ella One, będzie dostępny na dotychczasowych zasadach, czyli po uzyskaniu recepty. W przekonaniu pana prezydenta dla osób poniżej 18 roku życia, ze względu na ochronę zdrowia, ze względu na prawa rodziców, tego typu produkty lecznicze powinny być dostępne właśnie pod kontrolą lekarza i tak, aby możliwe w decydowaniu o zastosowaniu tego typu produktów mieli również prawo stanowić swoje stanowisko rodzice. Zapoznawał się pan prezydent ze stanowiskami również ekspertów. One tutaj też w części są podzielone, w szczególności co do działania wobec osób poniżej 18 roku życia, dlatego że już w samych specyfikacji tych leków jasno jest wskazane, że grupa, na której tego typu leki, które w stosunku do osób, które z tych leków korzystały, jest bardzo mała. Premier Donald Tusk skrytykował prezydenta Andrzeja Dudę za zawetowanie ustawy. Mało tego, rząd zapowiada nierespektowanie weta. Prezydent nie skorzystał z okazji, żeby stanąć po stronie kobiet. Wdrażamy plan B. Dwanaście osób zostało zatrzymanych w sprawie płatnej protekcji w jednym z otwockich szpitali. Proceder polegał na tym, że osoby, które miały zlecone prace społeczne w szpitalu, wykupywały się od obowiązków, a w dokumentach podawano fikcyjne godziny odbytych prac. Placówka podlega marszałkowi województwa Adamowi Struzikowi z PSL-u, a jej dyrektorem jest Anna Kamińska, żona polityka Michała Kamińskiego. Otwocka policja poinformowała o sprawie, a następnie usunęła komunikat. Z uwagi na dobro prowadzonej sprawy nie udzielamy informacji. Ale żadnych, tak? Bo wstępnie na Państwa stronie pojawił się komunikat, a potem został usunięty, więc... Tak, ale z uwagi na dobro prowadzonego śledztwa zdecydowaliśmy się nie udzielać informacji. Uporządkujmy kilka spraw, proszę Państwa, bowiem wczoraj doszło do aresztowań kilkunastu osób, z których to bardzo duża część, bowiem 10 z nich przyznało się do winy, przyznało się do udziału w płatnej protekcji. Dwie z tych osób są pracownikami szpitala, który widzą Państwo za moimi plecami. Pełniącą obowiązki dyrektora placówki jest pani Anna Kamińska, małżonka pana Michała Kamińskiego, prominentnego polityka koalicji 13 grudnia. Co jest ciekawe, ze strony Komendy Powiatowej Policji w Otwocku komunikat na temat tych działań operacyjnych został usunięty. Jeżeli Państwo wejdą na stronę policji, poszukają informacji na ten temat, będzie, że strona, wyświetli się Państwu taka informacja, że strona nie istnieje, więc być może zależy komuś na zatuszowaniu tej sprawy. Jeden i 1,9% tyle wyniosła inflacja w marcu w ujęciu rocznym, przekazał Główny Urząd Statystyczny. Jest to najniższy wzrost cen od 5 lat.
Cieszymy się, Rada Polityki Pieniężnej się cieszy, gdyż ten odczyt w mojej ocenie jest potwierdzeniem słuszności, trafności naszej dotychczasowej polityki pieniężnej. No i mamy inflację najniższą od lat 5. Rok temu odczyt na koniec lutego najwyższy 18,4 punktu procentowego. No był takim bardzo wysokim odczytem, powodował dyskomfort wielu uczestników życia gospodarczego, nas wszystkich, członków Rady Polityki Pieniężnej, szczególnie, bo my jesteśmy za inflację odpowiedzialni w pierwszym rzędzie. No i cóż, no dzisiaj to jest bardzo dobra wiadomość, znaleźliśmy się w celu, jesteśmy bliżej dolnego pasma odchyleń od celu niż górnego. No tylko się cieszyć, to jest wspaniały prezent na święta wielkanocne. Niska inflacja w marcu nie oznacza bynajmniej, że jest tanio. Taniej już było, mówią konsumenci. Od 1 kwietnia stawka VAT na żywność wzrośnie z 0 do 5%. Na bazarku w Chełmie był nasz reporter Michał Jelonek. 1 kwietnia wzrośnie VAT na żywność. To stawka 5%, która powraca. 1 kwietnia również prima aprilis, a więc czekają nas jaja. I o cenę jaj zapytam właśnie, jak one się kształtują. Po świętach spadnie cena. Spadnie cena jaj. No tak, no bo na święta więcej osób, no trudno, żeby nie kupić. Trzymała od tamtego roku cena. A w tej chwili to spadnie cena po świętach. Tylko, że dojdzie VAT 5%, także nie wyrówna się cena dalej, bo jajka spadną, a VAT dojdzie i będzie tak samo. Ile dzisiaj za taką sałatę trzeba zapłacić? 4,50, a tam po 6 jest. To dużo, mało? No trochę dużo, trochę za dużo, bo wczoraj było po 4, a dzisiaj już to 6 zł. Zaraz ceny wzrosną, bo rząd przewidział podwyżkę VAT-u, 5% na żywność. Jak pan to oceni? No to teraz będzie dopiero wiadomo, jak podniosą, to od kwietnia ma być, tak? Od 1 kwietnia. O. No to trochę będzie na emeryturze. Jak ja mam emerytury mało, to skąpo będzie, skąpo. Dziękuję, do widzenia. Kochana stacja Republika. Bardzo miło. Jak będzie przed tymi świętami, w te święta z tą żywnością? Jak ceny się kształtują? No różnie, naprawdę. No to jest dość drogo. Także a będzie jeszcze drożej, bo rząd wprowadza podwyżkę VAT-u na żywność 5%. Wiem, że tak jest. Jezu, co ten rząd wyprawia, to naprawdę w głowie się nie mieści. Kiedy on odejdzie, już pójdzie od nas, to tak naprawdę głowa mała. Dlaczego teraz tak przed świętami się zdecydowali podnieść ceny? No ale TVP przecież zamknęli przed Bożym Narodzeniem. A teraz przecież te podwyżki, to pozamykanie tego Ziobry, to tamto przeszukiwanie. Jest makabra. Co on wyprawia? Bandyta normalnie. Dobrze, wszystkiego dobrego. Wesołych świąt. Wesołych świąt. Dzień dobry, jak ceny się kształtują przed świętami? Drogo, tanio? Dla nas tanio. Kupujących to drogo mówią. Kogo to najbardziej uderzy? Chyba emerytów, rencistów takich jak ja, nie? No. Dlaczego? Skąd taka decyzja? Dlaczego rząd podnosi te? Byłem przeciwny, no bo to człowiek, który nie dba w ogóle o Polskę. No i to jest najgorsze, że doszli nie Polacy do władzy, tak wychodzi. Rolników gnębią, emerytom podrzucają emerytury, nie podnoszą bardzo. I co z tego, że dostaliśmy rekompensatę, jak to wszystko zabierze 5% VAT-u? Po świętach minister sprawiedliwości Adam Bodnar ma opublikować raport w sprawie Pegasusa wraz z listą osób podsłuchiwanych. Sprawa jest dęta, przekonują politycy opozycji. W przyszłym tygodniu chcę wreszcie wysłać raport do Sejmu dotyczący stosowania kontroli operacyjnej i podsłuchów przez służby. Jako prokurator generalny mam taki, nawet nie uprawnienie, ale też obowiązek. Natomiast tam elementem tego będzie też ogólna informacja statystyczna dotycząca Pegasusa. Słyszymy o jakiejś liście osób. Na pewno wobec tych osób, w których lista będzie publikowana, nie mam najmniejszych wątpliwości, że zgodę wydawał sąd, bo jak słyszymy, my już wiemy to nieoficjalnie, sąd czasami też odmawiał służbom, jeśli chodzi o zastosowanie
tego narzędzia, jakim był Pegasus, do kontroli operacyjnej. Jedna wielka wydmuszka polityczna, która ma za zadanie nakarmić ten najbardziej elektorat taki rozgrzany, czyli tych ośmiogwiazdkowców, którzy potrzebują paliwa do tego, żeby móc wypisywać różne hejterskie komentarze w sieci. Rolnicy nie ustają w protestach. Od 9 lutego blokują przejście graniczne z Ukrainą w Dorohusku. Przypomnijmy, wczoraj w Warszawie odbyły się międzyrządowe konsultacje polsko-ukraińskie. Rozmowy dotyczyły między innymi palącej sprawy rolnictwa i branży transportowej. Konkretów jednak brak. Konkretnych rezultatów tego spotkania to nie ma. Ukraińcy po prostu chcą wypchać do nas wszystek towar przeterminowany, zeszłoroczny, być może dwuletni. To zboże, co oni do nas pchają, to rolnicy protestują, ale to zboże jedzą miastowi, to jest zboże pryskane, dymione silnymi środkami trującymi nawołki i ono jest trute nie raz, tylko dwa, trzy. I to człowiek je, to nas tym karmią. Dlaczego rządzący nie zastanowią się nad tym, nad naszym zdrowiem, nad polskim rolnikiem, który ciężko pracuje, nie ma co zbyć. Co dnia to nie jest zboże. No to jak rolnik ma nie strajkować? Upryski drogie, ropa droga. To samo przejście wskazuje, że rolnik musi się jakoś ratować. No tak? No co ja więcej będę rozmawiał? Tylko walczy mu o to, żeby jakoś tym rolnictwem ktoś się zajął. No. Bo do tej pory to nie ma żadnej odpowiedzi. I co więcej mówić? To co stoi na przeszkodzie? Dlaczego nie ma żadnych konkretów dla was? Nie wiem, kto to mąci, ja nie wiem, kto to, czego nie chce płacić. Tłumaczą, że nadmiar zboża. No to tak trzeba zrobić, żeby to zboże gdzieś wyeksportować, powiedzmy. Są takie kraje, co ludzie głodują. Jakiś handel, żeby, no nie, żeby to zboże poszło tam, gdzie ludzie potrzebują. Dzisiaj Wielki Piątek. W ten dzień Kościół katolicki wspomina mękę i śmierć Jezusa na krzyżu. To czas refleksji i zadumy, w którym wiernych obowiązuje ścisły post. Cała nasza uwaga w dniu dzisiejszym koncentruje się na krzyżu. To jest nasze klęknięcie przed tą wielką tajemnicą, że Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy, że nie bał się oddać swojego życia z miłości do nas i dzisiaj adorujemy przede wszystkim krzyż. Nawet sam fakt, że w całym Kościele nie sprawuje się mszy świętej, jedynie w czasie nabożeństwa męki pańskiej, w czasie nabożeństwa adoracji krzyża, będzie okazja przyjąć komunię świętą, ale ją konsekrowaliśmy Wielki Czwartek, w czasie Wieczerzy Pańskiej. Dlatego dzisiaj stajemy przed krzyżem, przed nim klękamy i to jest najcenniejsza i najpiękniejsza tajemnica dla nas wszystkich. Czego powinniśmy sobie życzyć teraz, w czasie naszych świąt? Myślę, że to jest oczywiste. Po prostu wiary. Wiary, że Chrystus oddał swoje życie za nas i zmartwychwstał. Że nie pozostajemy w śmierci i że życie ma sens. I gdy człowiek to odkrywa, to staje się po prostu szczęśliwy. Nie boi się niczego. Nie boi się tego, że może być fałszywie oskarżony, że może też cierpieć, że przychodzi mu też starzeć się, czy też nawet i umrzeć. Człowiek ma wtedy ogromną wiarę, siłę w to, żeby wszelkie przeciwności swojego życia przezwyciężać. To wszystko w naszym serwisie informacyjnym. Dziękuję za uwagę, a za chwilę program Miłosza Kłeczka. Do zobaczenia.